Kubusiu i Tygrysku. Zobaczcie, przyprowadziłam was do tego magicznego miejsca. Jak pięknie, jak świecąco, jakie ozdoby cudowne, Aniu. No tak, Tygrysku. Kochane dzieci, witamy was serdecznie prosto z Kastoramy. Jak wiemy, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. I tu mamy taki magiczny kącik. A żeby się o tym przekonać, oprowadzimy was. Zapraszamy. Spójrzcie, Kubusiu, Tygrysku, co za krasnale. Co za wątki piękne, widzicie to? No, zobacz, Tygrys, ale jakie i cudne choineczki. Zobacz, jakie pierniczki. No nie tak, bardzo dobrze, zobacz. Trzy wagony krasnali. A jakie cudne bombeczki, kopardeczki. No pięknie. Tak magicznie. Kubusiu, no powiedz. Jak to jest chorowo, jakie magiczne miejsce. No tak, chłopak, to myślę, że króla się tak zarejmają. Tak, dokładnie. Przepięknie, przepięknie, tak cudownie. To taka prawdziwa magia świąt Bożego Narodzenia. Ale tu, ale tu, ja mam zaczekaj, Kubusiu. Przesuń się, już. Ja mam taki pomysł magiczny, wspaniały. Tak? Żeby przeczytać tutaj bajeczkę. O ja, pomysł niesamowity, ale cóż z tego, Kubusiu, jak nie mam dzisiaj książeczki. Aneczko, a widzisz te choinki? No widziałam, przepiękne już na samym wejściu były i tu ślicznie wystrojone. A do czego zmierzasz, Tygrysku? Ja mam książeczkę, a w niej bajeczkę z choinką. Masz bajeczkę o choineczce? Wow, brawa dla was! Super! Czyli mogę przeczytać. O, to ja sobie pozwolę usiąść do ciuci. Tygrysku, ty może tutaj, blisko, zobacz, jaki fajny chłopak tu siedzi. Chyba nie może się doczekać bajeczki, co? Przywitaj się. A jak masz na imię? Franek. Franuś posłucha bajeczki, a i tu mamy śliczną dziewczynkę. No cóż, o, i tu również. Chyba za chwilę ruszamy. Zobaczcie, jaka para. No cóż, kochane dzieci, dziś przeczytam wam bajeczkę pod tytułem Mała Choineczka. W sercu głębokiego, zielonego lasu, gdzie światło słońca przebijało się przez gęste konary drzew, rosło małe drzewko. Było niższe niż reszta, młodsze i mniej okazałe, ale miało coś, czego nie miały inne drzewa. Marzenie o tym, by stać się świątecznym drzewkiem. Małe drzewko każdego dnia patrzyło z podziwem na wysokie sosny i świerki, które dumnie wznosiły się ku niebu. Czuło, że choć jest mniejsze, to w jego gałązkach drzemie coś wyjątkowego. Marzyło o kolorowych światełkach i błyszczących bombkach, które mogłyby rozświetlić kiedyś noc Bożego Narodzenia. Pewnego chłodnego, zimowego popołudnia do lasu przybyła grupa dzieci z pobliskiego miasteczka. Szukały idealnego drzewka, które mogłyby ozdobić i uczynić centrum świątecznych obchodów. Biegały między wysokimi drzewami, rozważając każdy z nich, ale żadne nie wydawało im się dość wyjątkowe. Wtedy najmłodsze z dzieci, mała Ania, zauważyła skromne, małe drzewko. Jego gałązki były cienkie, a korona nie tak okazała, jak u innych drzew. Ale w jego zielonych igłach pulsowało ciepło i nadzieja. O, spójrzcie, zawołała dziewczynka. To drzewko jest wyjątkowe. Jest małe, ale wygląda na takie szczęśliwe, pełne marzeń. Dzieci zatrzymały się, aby przyjrzeć się niepozornej choince. Z każdą chwilą coraz bardziej dostrzegały jej piękno. Zgodnie stwierdziły, że to właśnie ona będzie ich świątecznym drzewkiem. Wkrótce wniosły drzewko do miasteczka, gdzie wszyscy mieszkańcy pomogli w jego udekorowaniu. Kolorowe światełka oplatały jego gałązki, a błyszczące bombki lśniły jak małe gwiazdy. Kiedy nadszedł wieczór, drzewko mieniło się pełnią swojego blasku, rozświetlając plac radością i ciepłem. I tak małe drzewko, które marzyło o tym, by świecić podczas świąt,
stało się najpiękniejszą choinką w całym miasteczku. Udowodniło, że nie wielkość ani wygląd czyni nas wyjątkowymi, ale serce i blask, które nosimy w sobie, a jego światło rozgrzało serca wszystkich, przypominając, że każdy z nas ma w sobie coś, co może rozświetlić ten wyjątkowy czas. Cóż za przepiękna bajka, Kubusiu. Tygrysku, no, spisałeś się na medal, kochane dzieci. Czas się pożegnać, ale zapraszamy was do tego magicznego miejsca. Możecie sobie poglądać trzy cudne prezenty, które rozświetlają nasze serca, a przy okazji zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w ciuchci. Życzymy wam miłego wieczoru, kolorowych snów i do zobaczenia za tydzień z kolejnymi gośćmi specjalnymi. Do zobaczenia!